Dzisiejsze zdobienie to nieco bardziej stonowana wersja pop-artu. Zaczynam od pomalowania paznokci nieakcentowanych wybranym kolorem. W moim przypadku jest to najnowszy róż z kolekcji Cabossa. Precyzyjnym pędzelkiem dojeżdżam lakierem pod same skórki. Aby wzór był bardziej intensywny, zaczynam od nałożenia cienkiej warstwy bieli. Rozpoczynam malowanie wzoru. Zaczynam od największych elementów i maluję kształty typowe dla komiksowych wypowiedzi, czyli chmurki i takie bardziej ostro zakończone chmurki. Co jakiś czas utwardzam namalowane chmurki po to, by zachowały swój kształt, a nakładanie kolejnych kolorów było łatwiejsze. Po namalowaniu już wszystkich chmurek, w miejscach, gdzie nie nałożyłam drugiej warstwy koloru, dokładam biel, po to, by powierzchnia była względnie równa. Dodaję również napis wykonany lakierem hybrydowym, a następnie zabezpieczę całość cieniutką warstwą topu, po której łatwiej będzie mi się malowało proste linie paintdżelem. Dodaję kontur każdej chmurce, którą namalowałam lakierem hybrydowym. Zwróćcie uwagę, jak napigmentowany jest ten paint gel. Jedno pociągnięcie pędzelkiem wystarczy, by uzyskać linię o odpowiedniej intensywności. Przechodzę następnie do wypełnienia chmurek krótkimi napisami. Dodaję kilka białych refleksów po to, by wzór miał bardziej komiksowy charakter. Ostatni krok to zabezpieczenie zdobienia topem i zmycie warstwy dyspersyjnej. Mam nadzieję, że zdobienie przypadło Wam do gustu i zobaczymy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam!